Hej, jestem Milena i mam rodzinę. Mam męża Jakuba i mam córkę Drakulę. A sama jestem w 8. miesiącu ciąży. I właśnie jesteśmy sobie w naszym tutaj domku. Auć, coś mnie brzuch boli. Co? Co się stało? Brzuch mnie trochę boli. Może trzeba już jechać do szpitala? Zawołam Drakulę, w razie czego się przejdziemy. Okej. Drakula, musimy już iść do szpitala, a nie zostawimy cię samej w domu, bo nie wiadomo, co ty możesz nawojować. Drakula jest zbuntowaną nastolatką. Tak dla informacji. Ale, no mogłabym pójść do tego szpitala, ale czemu nie możemy pojechać autem, tato? No, będzie szybciej na nogach. Mamy blisko, więc nie będę odpalał silnika. Och, no niech wam będzie. Ale ja i tak bym wolała autem. To o wiele wygodniejsze niż chodzenie na nogach. Idziemy już? Idziemy. Okej, już jesteśmy blisko szpitala. Och, nareszcie. Dzień dobry pani, bo tutaj moja żona właśnie zaraz urodzi. Dobrze, dobrze, niech pani się tutaj położy. Niech pan się odwróci. I ty usiądź sobie tutaj. Och, stresuję się. No i urodziła się ta dziewczynka. Och, to super. Gugugaga. Trzeba ją umyć. A teraz musimy ją położyć w kołysce. Jakie jej damy na imię? Jakie jej damy na imię, Jakubie? Może Violet? Dobra, pasuje. Nawet lubię kolor fioletowy. Mogę ją podtrzymać, mamo? Okej, ale ostrożnie. Ale słodziutka. Ja też ją muszę podtrzymać. Dajmy ją może już mamie. Parę lat później. Cześć, jestem Violet i właśnie rodzice mi powiedzieli, żebym poszła do sklepu. Violet już jest dużą dziewczynką i ma 12 lat, a Drakula wyprowadziła się, bo już jest dorosła. No to chodźmy. Dzień do... Drakula? Ja już nie mam na imię Drakula. No to jak masz na imię? Ja mam na imię Róża. Zmieniłaś sobie imię? Tak. No dobra, no to zróbmy zakupy. Co tam mi rodzice mówili, żebym kupiła? Okej. Zacznijmy od tej strony. Kupię miodek. Płatki. Okej. Kupię te, żeby każdy zjadł.
Kapustę kupię jeszcze. Muszę ją zważyć. Okej. Ojejku, zrzuciłam jabłka. Muszę poprawić. No to uważaj, bo ja tutaj pracuję. To tak, kupimy jajka. Mleko. Wodę. I może, jeszcze coś kupię. Okej. Makaronik. Ojeju, coś tam rozpadało. Ketchup. Dobra, wezmę jeszcze coś. Papier toaletowy. Róże niepotrzebne są. Dobra, to będzie tyle. Tak, wszystko. Jeszcze mamy tutaj gazety różne. A nie, nie, dzięki. Róża, nie wiem, dziwne to twoje imię. Zawsze miałaś na imię Dracula. Mogę sobie spakować zakupy? No dobra, niech ci będzie. Oj. Róża, nadal to jest dziwne, że ty masz na imię Róża, a nie Dracula. Słuchaj, jak się wyprowadziłam, no to wiesz, zmieniłam sobie imię, bo to mi się nie podobało, Dracula. I już wyszłam z trybu zbuntowana nastolatka, jak to kiedyś miałam. I teraz sobie myślę, jaka ja wtedy byłam, mama mia. Okej, odłóż wózek, to będzie 50 zł. Pik, proszę, proszę bardzo. To będzie tyle, wracamy do domku. Mamo, tato, zrobiłam zakupy, tylko nie mieszczą się w torbie. Dlatego może troszeczkę wyjmę. To fajne zakupy zrobiłaś. No to co, to będzie tyle z naszą rodzinką. Jeżeli chcielibyście jeszcze coś z naszą rodzinką, no to dawajcie znać w komentarzach. No bo nie wiem, ale wydaje mi się, że to będzie jedna i ostatnia część. To pa, pa!